Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go. Cześć i czołem, siatkarscy kibice. Witam was bardzo serdecznie. Już kilkanaście godzin po meczu Polaków z Iranem. Niestety meczu przegranym 2-3. Co tam się działo w tym Gdańsku? No bo to właśnie do Gdańska przeniósł się teraz turniej Ligi Narodów. O tym porozmawiam w studiu z moimi gośćmi. A jest ze mną Marcin Możdżonek i Paweł Siezieniewski. Cześć. Dzień dobry. Cześć, zapowiem... czołem. Cześć i czołem. Ja tylko zapowiem i tak zdradzę co nieco, że postaramy się połączyć także z Gdańskiem, z dwoma osobami, ale to już jak dostanę potwierdzenie, że mamy te osoby na linii, to potwierdzę i będziemy się łączyli z Gdańskiem. No a ja pierwsze pytanie sobie tak rzucę. O tak, o, jak wam się podobał ten wczorajszy mecz z Iranem? Bo mi paradoksalnie podobał się bardzo. Znaczy, miała być wygrana, jest lekki zawód i taki lekki niedosyt chyba, bo wszyscy sobie wyobrażaliśmy, że będzie łatwa i pewna wygrana Polaków tutaj i że tak naprawdę każdy sobie chyba zwizualizował tą, jak ten turniej będzie wyglądał, czyli wygrana z Iranem, z Chińczykami, z Holendrami i wtedy czekamy na ten niedzielny mecz ze Słowenią. Aczkolwiek niezły mecz, fajne spotkanie pod względem zaciętości, bardzo ciekawe, ale troszkę niefajne w kwestii naszego poziomu sportowego, tak? I błędów. 41. Tak, 41 błędów i myślę, że przede wszystkim ta zatrważająca liczba błędów zdecydowała o tej porażce, plus oczywiście fenomenalna dyspozycja zespołu z Iranu w polu serwisowym. Zrobili to samo, co zrobiliśmy my w meczu z Brazylijczykami, czyli po prostu zdemolowali nas zagrywką. Marcin, ty też spodziewałeś się, że z Iranem będzie, bo Paweł powiedziałeś, łatwa przeprawa, no bo myślę, że może tak gdzieś trochę tym turniejem w Bułgarii faktycznie te apetyty nam się mocno wyostrzyły. Wygrana z Brazylią, wygrana ze Stanami Zjednoczonymi, aczkolwiek ja mówiłam, jak się widzieliśmy po tym ostatnim meczu, że ja właśnie z Iranem wcale nie spodziewam się łatwej przeprawy, bo te mecze zawsze w historii były zacięte. I powiedziałam też, że mi się paradoksalnie ten mecz podobał, bo tutaj faktycznie były bardzo silne te emocje wczoraj. No niestety przegrany mecz, ale te piłki, no meczowa Iranu, nie, my się bronimy, doprowadzamy do tiebreaka, no to mi się podobało, że się działo. No i mecz się podobał, to najważniejsze, było dużo emocji, pełna hala, hymn odśpiewany, a kapella na stojąco, było wszystko to, co trzeba, to do czego nas mecze siatkówki w Polsce przyzwyczaiły. Ale mecze z Iranem, to tak jak powiedziałeś, zawsze były zacięte, one zawsze będą zacięte, gdzieś są jakieś zaszłości, tudzież inne podteksty. Irańczycy, Persowie, naród charakterny, więc tam też potrafią pokazać parę rzeczy pod siatką, czy powiedzieć. Pamiętajmy też, że w Iranie siatkówka jest bardzo popularna. Tam Irańczycy znają swoich siatkarzy, oni znają naszych siatkarzy z imienia i nazwiska, także ten naród żyje siatkówką. Te mecze zawsze będą trudne. Irańczycy zawsze będą grali na wysokim poziomie, ale to dobrze, właśnie to o to przecież chodzi, żeby oglądać takie mecze. No i przegraliśmy, okej, trudno. Wczoraj byli lepsi Irańczycy. Tak, ale też Nikola Grbić w wywiadach podkreślał to, że woli na tym etapie przegrać niż wygrywać w Lidze Narodów, powiedzmy w tej fazie grupowej, mecze do zera, bo tak naprawdę one... No, może nic nam nie dają. No nie dają zbyt wiele materiału do analizy i do treningu, to że tak powiem, właśnie, i nie dostarczają informacji trenerowi Grbiczowi. Mecz z Iranem, jakich informacji dostarczył? Bo zobaczyliśmy w końcu na parkiecie Bartosza Bednoża w akcji, zobaczyliśmy zawodników, którzy wychodzili do tej pory w pierwszej szóstce jako zmienników. Jak wy ocenicie te manewry trenera Nikoli Grbicza? Dawaj, Marcin. To ja tylko powiem, bo Paweł się zapewne ze mną zgodzi. Jak jest dobrze na boisku, jak sobie graliśmy i wygrywaliśmy, to jest fajnie, wszyscy się klepią po plecach i jest miło. Dobra akcja nakręca kolejną dobrą akcję. Nawet jak przeciwnik zaczyna sprawiać problemy, to i tak sobie z tym bardzo łatwo radzimy, ale właśnie tego typu spotkania, tego typu mecze, trudne sytuacje, to w nich Nikola Grbić z takiego spotkania on wyciągnie więcej niż z pięciu poprzednich wygranych, bo on patrzy, jak to się zachowuje w momentach kryzysowych, jak może pomagać drużynie, jak on to robi, czego nie robi. No jest, tu moglibyśmy godzinami opowiadać, ile jest danych na ten temat, co można z tego wyciągnąć. Porażki są bardzo budujące. Jeżeli umie się z nich wyciągać odpowiednie wnioski, jeżeli umie się to potem przełożyć na swoją lepszą grę, to one są niezwykle budujące.
Na pewno zaskoczył trochę też Nikola Grbić przed samym turniejem, no bo chyba tutaj jak typowaliśmy sobie, pamiętam przed turniejem w Gdańsku, jaka czternastka zawita do Gdańska, to chyba tutaj nie trafiliśmy, bo jednak pojechało trzech atakujących, trzech środkowych, nie pojechał Bartek Kwolek, nie pojechał Grzesiu Łomacz, znaczy pojechał, ale nie był desygnowany do gry, więc tutaj już przed samym turniejem sporo niespodzianek i ciekawe, czy to jest ten trop, którym chce pójść trener Nikola Grbić, czyli że zabierze na tą docelową imprezę trzech środkowych, a na przykład trzech atakujących, a teraz i pojawił się po tym meczu, który obnażył nam trochę element przyjęcia, że może pięciu przyjmujących, to jest taki chyba duży znak zapytania. Czy uzyskał wszystkie odpowiedzi, które chciał po jednym meczu? No na pewno nie. Myślę, że dalej będzie testował poszczególnych zawodników, a mówię tu też w kwestii przede wszystkim Bartka Bydnoża, bo to był jego pierwszy występ, taki kadrowy, po dłuższej przerwie, po kontuzji. No jeszcze pewnie będziemy go oceniać, ale myślę, że ten mecz dał dużo, że tak powiem, dobrego materiału, tak jak powiedział Marcin, do analizy dla trenera Grbicza i z takich meczów wyciąga się najwięcej wniosków i podejmuje się później kluczowe decyzje, aczkolwiek do ocen to jeszcze chyba wrócimy, więc nie chciałbym teraz podejmować się oceny poszczególnych zawodników. Z ocenami, tak faktycznie. Ale wywołałeś temat przyjmujących, więc ja jeszcze do tego tematu Bartka Kwolka i Tomka Fornala wrócę, bo widzimy tutaj w Gdańsku Tomka, Bartka zabrakło. Marcin, ty jesteś zaskoczony tą decyzją, czy nie? Oj, trudno mówić tu o zaskoczeniu. W ogóle dla mnie te wszystkie mecze Ligi Narodów, one są poligonem doświadczalnym dla trenera. Mamy nowego trenera, nową drużynę, wielu debiutantów. On musi każdego sprawdzić w takim zakresie, w jakim on uważa za stosowne i my tego nie wiemy, co w głowie Grbicza tak naprawdę siedzi. Z tym, że w tym roku w ogóle już od naszej reprezentacji całe szczęście możemy wymagać, nawet jeżeli mecze Ligi Narodów są polem do popisu, do eksperymentu dla trenera, dla próbowania różnych wariantów ustawień zawodników i tak dalej, to mimo wszystko musimy od nich wymagać, bo już są na tak wysokim poziomie, nawet ci rezerwowi, ci debiutanci, co pokazali w poprzednich meczach, że muszą grać dobrze, muszą też jak najwięcej wygrywać. Oczywiście ta przegrana z Iranem niczego nie przekreśla, bo my praktycznie, no można powiedzieć, przy tej grze jesteśmy pewni awansu do Final Eight. Tam, gdzie musimy być, tam, gdzie tak naprawdę pierwsze ostrożne oceny będzie można wyciągnąć, bo tutaj, tak jak mówię, my na razie trochę badamy, bardziej Grbić zapewne bada, na co tę drużynę stać i tych zawodników. Ale my też trochę badamy, bo tu analiza jest napisana, więc jakby nie patrzeć, będziemy ją robili. A zrobimy ją razem z Jakubem Bednarukiem. Nie wiem, czy analizę też zrobimy z Mateuszem Bieńkiem, ale wiem, że obu panów mamy już na linii. Halo, dzień dobry. O kurde. Gdańsk. O kurczę. Cześć Kuba. Piękna sceneria. Cześć Mateusz. Cześć panowie, witajmy. Kuba, pozwolisz, że zacznę od Mateusza. Chociaż Mateusz, gdzie ty jesteś? Jesteś w hotelu? Ja myślałam, że tu będzie jakaś plaża, w tle coś, jakieś słońce, bo u Kuby to widać, że to Gdańsk. Nie no, po przegranej tam się na plażę nie wybieram. Okej, taka kara od trenera Grbicia? Nie, odpoczywamy. Późno skończyliśmy. Tak naprawdę o pierwszej, drugiej w nocy kładliśmy się spać, więc odpoczywam. Mateusz, my się zastanawiamy, z czego wynika ta porażka 2-3 z Iranem i wiele głosów było takich, że nie chcę powiedzieć, że Iran był bardziej zmotywowany, ale że Iran gdzieś tam czuje to, że aby awansować do najlepszej ósemki turnieju, musi się bardziej postarać. Zdecydowanie Polska była w lepszej sytuacji przed tym spotkaniem. A inna sprawa jest taka, że dochodzą słuchy, że wy jesteście w ciężkim treningu. Czy ty możesz powiedzieć, jak to było, jak z twojej perspektywy, z czego wynikała ta porażka z Iranem? Na pewno. No, my już ten awans mamy. No nie będziemy się tym tłumaczyć, czy też nie będziemy się tłumaczyć ciężką siłownią. Wiadomo, no, mamy skakać wyżej, mamy grać lepiej w Bolonii i no, taki jest plan sztabu i nasz. Wczoraj, no, myślę, że błędy własne zadecydowały w tym spotkaniu, plus naprawdę Iran zagrał kapitalne zawody, fajnie, naprawdę świetnie w zagrywce, świetnie w obronie. Na pewno ten mecz da nam naprawdę taki zimny prysznic, czasami jest potrzebny i wydaje mi się, że dużo z tego meczu
wyciągniemy. Czasami dobrze, jak nie jest tak cukierkowo i zdarzy się jakiś. Cieszę się, że to mówisz w takim razie. A Mateusz, powiedz mi jeszcze, co się wydarzyło po tym czwartym secie, bo on był dla mnie po prostu niesamowity, jego przebieg i to, że ostatecznie udało wam się doprowadzić do tiebreaka i przeszła mi taka myśl wczoraj oglądając ten mecz, mówię, nie no, jak już tego czwartego seta wygraliście, to tiebreak przyklepiecie, kolokwialnie mówiąc, a jednak w tym tiebreaku posypało się dosłownie wszystko. Co się stało? No ja podobne miałem odczucie, że w tym czwartym secie już tego nie wypuścimy. No taka jest siatkówka, no tiebreaka też zaczęliśmy, prowadziliśmy 1-0, później miałem tam kontrę na 2-0, byłaby szansa, no nie skończyłem tej piłki, zrobiło się po 1. No i tak naprawdę potem Iran zaczął grać naprawdę, zaczęli jeszcze lepiej bronić i nasza gra totalnie się posypała. Jestem ciekawy, jakbym skończył tą piłkę i byłoby 2-0, czy włączylibyśmy tam wyższy bieg i czy by nam się udało tego tiebreaka wygrać. Ale tak jak mówisz, no mogliśmy to spotkanie przegrać 3-1 i tak z perspektywy naszej gry i no, na pewno Iran zasłużył na to zwycięstwo i brawa dla niego. Mateusz, czy ty, to z przymrużeniem oka pytanie, czy ty jeszcze są takie momenty, że zaskakujesz samego siebie, bo wczoraj w zagrywce no znów było pięknie, że tak powiem. Nie tylko w zagrywce, bo i w bloku było pięknie w końcu. A, no właśnie, to jeszcze dyplom możesz już powiesić sobie nad łóżkiem za ten mecz wczorajszy, naprawdę, bo szacun za te 5 bloków, które zrobiłeś, a sam niejednokrotnie podkreślałeś o tym, że czasami zdarzają ci się puste przeloty, więc wczoraj kapitalny mecz w twoim wykonaniu. Chyba ci kibice, którzy przyszli tak szczelnie wypełnić halę w Polsce, ci służą, zresztą nie tylko tobie. Poczuliście właśnie tą magię Ligi Narodów w końcu? Przy polskich kibicach? Tak, no, ja generalnie uwielbiam grać w Polsce, uwielbiam grać w Trójmieście. Ja tam debiutowałem na tej hali i ja się śmieję, że to jest taka moja hala, bo no, na tej hali wchodziłem do reprezentacji. Co do zagrywki, naprawdę, no, dobrze się czuję fizycznie i to wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie, oby się tak to utrzymywało. Co do bloków, już ciśnienie spadło po świetnym, po pustym przelocie w Sofii. Przelot pusty, Mateusz. Pusty przelot, pustym przelotem, tam 5 bloków, ale ja bym cię pochwalił za co innego w bloku, bo tam ilość tych punktów mnie nie tak interesuje, jak widziałem, jak chodziłeś z czytania bardzo ładnie, zresztą tam złapałeś chyba środkowego na pewno raz i jeszcze coś tam, że nie skakałeś w opcji, tylko z czytania, same nadgarstki praktycznie wystawiłeś. To mi się bardzo podoba, to widać, że już nabierasz, masz już doświadczenie i z meczu na mecz jest coraz lepiej i tym się ciesz i to będzie twoja broń. Dzięki Marcin, swój głos, naprawdę. Tak dobrego blokującego, no, sporo dla mnie znaczy, dzięki. No i tym miłym akcentem przejdziemy w końcu do Kuby Bednaruka, bo nam zaraz tam uśnie po drugiej stronie. Halo Kuba, my się słyszymy? Ja was słyszę dobrze, tylko Mateusza nie słyszałem, ale okej. Zakładam, że wiem, co powiedział. Kuba, a możesz troszkę z głośnością popracować, bo nie do końca cię dobrze słyszymy. Na full masz? Ale nie, to my musimy ogarnąć. Tutaj. Houston mi podpowiada, że my to musimy ogarnąć. Kuba, powiedz jeszcze dwa słowa, żebyśmy wiedzieli, czy się coś poprawiło, czy nie. Raz, dwa, trzy, jestem halo Warszawa. Dobrze, no i słyszymy cię teraz pięknie. Mateusz, to jeszcze ciebie zostawimy na chwilę na jedno pytanko, ale ja zapytam się Kuby Bednaruka, jak twoje wrażenia, Kuba, po tym wczorajszym meczu z Iranem? Jednym zdaniem wygrał był lepszy. W tym dniu akurat byli w większości elementów byli mocniejsi. Myśmy się ratowali trochę właśnie w takich momentach kryzysowych tą zagrywką, ale bardzo mi się Iran podobał. I tu nie jest żaden wstyd ani tragedia, po prostu przegraliśmy ze zespołem, który grał bardzo dobrą siatkówkę. Mateusz Bieniek cię nie usłyszy, ale miłe słowa padły ze strony Marcina Możdżonka. Co byś powiedział Mateuszowi po tym meczu? No te 5 bloków okej, fantastycznie, ale to też
Zresztą to było widać, że my czekamy na Bienia, który pomoże w tej ofensywie. Myśmy gadali o tym bloku w poprzednich meczach, ale my cały czas mamy takie momenty, że czekamy, aż on odpali na tej zagrywce i jest w stanie obrócić mecz, bo myśmy w tym momencie mieli mecz na przegrywanie na 3-1. I wróciliśmy do grania właśnie też, a w tym trzecim secie też wróciliśmy do grania między innymi na tej zagrywce. Tą ofensywę bardzo dużo nam daje i to jest chłopak, który naprawdę może obrócić mecz. Mateusz? Pewnie nie słyszałeś, co Kuba Bednaruk mówił, ale potem sobie odtworzysz. Też było miło. Nie chcę cię dłużej zatrzymywać, bo wiem, że to jest dzień na to, aby odpocząć. A tym bardziej nie mogę cię zatrzymywać, bo zaraz będziemy przyznawali wam oceny, więc... Dzięki bardzo. Dzięki serdeczne, Mateusz. Wszystkiego dobrego i powodzenia w kolejnych meczach. Cześć. Cześć, cześć. Pozdrawiam. Już nas nie słyszy? Kuba Bednaruk, teraz już możesz mówić. Teraz już możesz mówić. Wszystko. Już jesteśmy... Teraz odpal. Już cię wyłączyliśmy, możesz mówić. Cześć wszystkim. Tak, możliwe, masz rację z tego czytania, tylko zwróć uwagę, że ten rozgrywacz irański jest bardzo przeciętny, w szczególności się wystawał na lewe. Ja go wczoraj naprawdę grał słabo na to lewe i to lewe było do przeczytania. Ale tak czy siak w końcu Bieniu złapał te takie bloki, które dostawał po łapach, zamiast piły w trybuny lądowały po drugiej stronie. Ale myśmy mieli ogromne problemy wczoraj z blokiem obroną, bo oni zaczęli nam walić między rękami, między blokiem. W pewnym momencie każdą piłkę trudną kończyli. Nie byliśmy w stanie nic obronić i nic wyblokować, bo po prostu gralibyśmy nic, a myśmy w tym momencie krwawili. Tak, no. Korelacja blok obrona nie była najlepsza. A tutaj chwaląc Bienia, sam wiesz, bo byłeś rozgrywającym. Jak masz idealne przejęcie i jesteś przeciętnym rozgrywającym, nie mówię o tobie, bo ty nie byłeś przeciętnym rozgrywającym. To był wirtuos. No. Ale każdy z idealnego przejęcia przy siatce no, jest w stanie rozrzucić każdy blok, a Bienia już na tym nie łapią. Więc to jest duży plus. Ja wczoraj tak po każdym secie sprawdzałem te statystyki i z jednej i z drugiej strony było przyjęcie słabe, bo tam niemal 400% nie załapaliśmy my ani Iran. I w takim secie na przykład Iran miał w pierwszym, drugim, trzecim po 7, 8 pozytywnych przyjęć w secie. I z tego używał na przykład 5 razy pierwszego tempa, bo ci środkowi, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, naprawdę są, nie wiem czy to Igła wczoraj wymyślił, że ta szkoła irańska taka elastyczna, oni są tacy gipcy, taka sejedowska szkoła, że oni jakś mieli problem, już nie mówię o bloku, bo oni są naprawdę dobrze poruszający się w bloku, ale w tym ataku to samo, jakaś naprawiali błędy rozgrywaczy. Widać było, że oni są tacy wygimnastykowani, a w ogóle mi się ten Iran bardzo podobał. Uważam, że jakby tam wstawić Marufa, któremu by się chciało grać i byłby w formie, to jest zespół, który może zrobić krzywdę każdej drużynie na świecie. Kuba, nie wiem, czy masz przygotowane jakieś karteczki z cyframi, ale chcielibyśmy przejść teraz doskonale, pięknie. No i paluszkami sobie poradzisz w takim razie. Przejdziemy do oceny zawodników i zacznę od Mateusza Bieńka. Czy to będzie najwyższa ocena spośród tych zawodników, których zobaczyliśmy wczoraj na parkiecie? Tak, ja daję szóstkę Bieniowi. Szóstka dla Bienia. Ja nie mam szóstki, ale też daję jak szóstkę. Masz szóstkę, masz z drugiej strony. Przepraszam. Kuba, teraz ty. Od nas szóstki powędrowały dla Mateusza Bieńka. Ciężko nie dać tej szóstki, bo ciężko nie dać. No, zrobił wszystko, co miał zrobić. Środkowy rzadko wygrywa mecze, poza Możdim, który sam wygrywał z Iranem, stojąc na ziemi, blokował decydujące piłki. Ale co mógł zrobić więcej? No, czego więcej byśmy mogli oczekiwać? Skończył plus 11, 5 bloków, świetna dyspozycja w polu serwisowym. W ataku 22 zagrywki. Najwięcej ze wszystkich. Dokładnie. Ile razy punktowaliśmy przy jego serwie? Dokładnie. Zgadza się, więc szóstka bezapelacyjnie. Dobrze. No to w takim razie Kuba Kochanowski, pójdziemy środkowymi. Czy tu będzie już mniej miło? No. Ja daję trójeczkę taką. Naciągano. 3 minus to jest... No Kuby nie było do końca w tym spotkaniu jakby. Nie do końca się odnalazł. Nie wiem, czy to też było spowodowane, że no nie mieliśmy tego przyjęcia, z którym mogliśmy spokojnie tutaj grać więcej tym środkiem. Wydawało się, że po tych turniejach
Ottawie i w Sofii ta forma Kuby zwyżkuje. Natomiast nie oceniałbym tego tylko, że to jest po tym jednym meczu, że nagle ma załamanie i krach formy i ta forma po prostu idzie mocno w dół. Traktuję to jako po prostu jednorazowy wypadek przy pracy. Słabszy mecz, okej, dwa razy zapunktował, ale ewidentnie szuka siebie cały czas w polu serwisowym. Widać, że to jest element, z którego wcześniej słynął, czyli robił naprawdę dużo szkody swoim rywalom w polu serwisowym. Tak teraz cały czas jakby szuka siebie w tym elemencie. Tak, on w tym meczu nie zagrał najlepiej, oczywiście, że tak. Ale ja uważam, że to jest jeden z lepszych naszych środkowych. Pierwsza trójka w Polsce, to na pewno. Z tym, że on jest bardzo ofensywny. Tak, choć gra niezwykle inteligentnie w bloku, jak na swój wiek, swoje doświadczenie, gra super, przemieszcza się, czyta grę. No, ma jeden mankament, jeżeli tak w ogóle można powiedzieć, brakuje mu czasami centymetrów. I on musi bardziej wybierać, już jeżeli chodzi o grę blokiem oczywiście. On, to nie jest tak jak Bieniu, że z czytania sobie pach, jedna ręka tak. I blokuje środkowego. On już musi wybierać. No ale myślę, że jeżeli on wróci, nie wiem, czy jemu się coś z barkiem nie przypamiętało znowu. O, jemu się coś ciągnie przez cały sezon chyba w Resowi i teraz coś tam nie do końca jest tak, bo widać, że chyba nie do końca swobodnie może machać ręką. Bo to jest zawodnik, którego definiujemy przez atak i serwis. To do tego nas przyzwyczaił. To jest typowo ofensywny środkowy. Tak jak Bienia definiujemy przez zagrywkę. To zawsze, jeżeli Bieniu dobrze zagrywał, to był w formie, to wszystko szło. To każdy zawodnik ma taką rzecz. Ja grałem, no to blok. Wiadomo, blokowałem dobrze, to reszta to też jakoś można było. I tak dalej o każdym można powiedzieć. No ale czekamy na Kubę, aż pokaże jeszcze coś więcej, bo stać go na dużo więcej, to na jasne. Pewno. Kuba, jak ty to widzisz? Pytanie wam zadam wszystkim. Czy to może nie być problem, że my definiujemy i Bienia, i Kochana za zagrywkę i za atak? I takie mecze na przykład na 5 bloków to się zdarzyły pierwszy raz. I to nie jest... Bo na przykład moim zdaniem, tak z boku patrząc na to, to troszkę Kłosik za późno chyba wszedł, bo Kochan dopiero już leżał na ziemi po tym ataku, taki w siatkę od Pileja, bo moim zdaniem ta piłka była dobra, wyglądała na dobrą piłkę. Zaatakował w siatkę, dopiero zjechał. Czy my nie mamy problemu takiego, że my mamy dwóch gości bardzo mocno ofensywnych, a gdzie blok, jak łapko, to mówimy ale nie mamy takiego wymagania, że ten blok ma być. Marcin? Być może tak jest. Ja mam takie spostrzeżenie przez ostatnie kilka lat, że u środkowych coraz bardziej stawia się na te elementy ofensywne, a nie stawia się na blok. Że blok zaczyna się tak trochę traktować po macoszemu. Nie wiem, wyprowadźcie mnie z błędu, ale tak chyba jest. Zresztą blok u środkowego. Skąd bierze się też skuteczność bloku u środkowego? Z pracy skrzydłowych na bloku. Taka też jest prawda. Bo środkowy na środku, okej, może coś tam sam poblokować, może odczytać zamiary rozgrywającego lepiej, gorzej, ale to jak ustawią skrzydłowi blok, to wtedy się dobrze blokuje. No, jak ja jeszcze grałem i grałem w reprezentacji, jak miałem obok siebie Kubiaka, miałem obok siebie Winiarskiego, miałem obok siebie Kurka, no to byli goście, którzy, czy Grześka Łomacza, który kapitalnie ustawiał blok. Masz takich gości, wiesz, oni wiedzą o co chodzi, to też się dużo lepiej w tym elemencie gra. A nie wiemy tego tak naprawdę, jaką oni mają taktykę w bloku, czy ćwiczą ten blok, jakie mają wymagania co do tego. Jakbym to wiedział, to mógłbym pokusić się o głębszą analizę. No to Kuba chyba prochu nie wymyślimy, bo mamy takich środkowych, nie chciałbym powiedzieć, jakich mamy, bo to są topowi zawodnicy na swojej pozycji. Natomiast co sugerujesz, że nie wiem, Kłosik bardziej powinien być wykorzystywany jako szóstkowy gracz od samego początku spotkania? Czy szukamy dalej, że tak powiem, tego elementu bloku tych naszych środkowych? No. Nie, ja to proszę zadać wam pytanie takie, bo nie wiem, ja tam nie wiem, jak odpowiedź jest na ten zespół, bo Możli ma rację, że jeżeli na przykład nawet Bieniu by nie łapie na bloku, ale wykonuje 22 zagrywki, wsadza z 5 atów w meczu, no to zamieniając zagrywkę, bo chodzi o breaka, prawda? Zamieniając zagrywkę na blok, no to masz to jednak ten atut, że tego robisz przy swojej zagrywce, robisz punkty. Tylko mówię, jeżeli my cały czas mówimy o tej ofensywie, a jak tej ofensywy nie ma, to nie możemy nic zastąpić. Po prostu jak coś nam nie idzie zagrywka ukochana, bo nie idzie, bo nie ma na razie tej zagrywki na tej kadrze, no to co w zamian? Bo ja zawsze powtarzam zawodnikowi, jeżeli nie idzie jakiś element jeden,
to możesz zrobić inny i pomóc drużynie w jakiś inny sposób, ale my już jak nie odpalimy na tej zagrywce, jeżeli kocha nie odpali na zagrywce, to zaczynają już być taki skrótrowany i kręcić się dookoła, nie dostać dwie piłki, bo w meczu, co myśmy oceniali ostatnio, co dostało 5 piłek, ze Stanami, to dostał 5 piłek w całym meczu na cztery sety, więc ja mówię tylko tak, wiesz, pytanie w sensie, nie wiem jaka jest odpowiedź słuszna, tylko że tak na razie mówimy, my oceniamy środkowych jako ofensywnych, a nie jako blok. A myślisz, że trener Gbricz pójdzie w tą stronę i zostanie przy trzech środkowych, czy jednak będzie tutaj próbował szukać jeszcze jakiejś innej alternatywy? Tydzień temu bym stwierdził, że weźmie czterech, a dzisiaj wydaje mi się, że weźmie pięciu przyjmujących i trzech środkowych, bo Kłosik daje odpowiedź. Zwróćcie uwagę, Kłosik wchodzi w czwartym secie wczoraj, dostaje dwie piłki, kończy, blok, jeszcze obrona spektakularna, taka po tej tylko, że akurat wpakuje w siatkę. A po co byłby porywa? My cały czas mówimy, że mamy zagrać trzy dobre mecze. Ćwierćfinał, półfinał i mecz o medal. I w tych trzech meczach musi, bo grupa, tam reszta to jest nieistotna, bo i tak my dojdziemy do tego ćwierćfinału. I nie ma o czym gadać. Nie ma szans, żebyśmy do ćwierćfinału nie doszli. Więc my zagramy trzy ważne mecze na tych mistrzostwach. No i teraz pytanie, czy czterech środkowych jest potrzebne na trzy ważne mecze, a czy przypadkiem nie będą nam potrzebni pięciu skrzydłowych w przypadku, jeżeli będzie taka sytuacja jak wczoraj, czyli zderzymy się z zespołem, który zacznie serwować i to serwować naprawdę dobrze. I jakie będziemy na to mieć odpowiedzi? Kuba ma tutaj sporo racji. Muszą być różne warianty rozpatrywane. Karol Kłos, on też jest ofensywnym środkowym, ale on bardzo dobrze gra w bloku. Zawsze grał bardzo dobrze w bloku. Tutaj jest super. I musimy mieć wariant, tak jak powiedział Kuba. Kochan nie zagrywał, nie mamy przyjęcia. Chodzi sfrustrowany, bo nie atakuje, albo jak atakuje, to nie idzie tak, jakby chciał. To nie idzie tak, jakby sobie tego życzył. Więc trzeba w meczu szybko zrobić jakąś roszadę i zamienić zawodnika. Okej, nie mamy przyjęcia, nie mamy ataku, on nie ma zagrywki, to zmieniamy. Zmieniamy taktykę, wsadzamy gościa, który blokuje i gramy innymi elementami. Więc tak, tutaj z Kubą się zgadzam, że no, jakieś rozwiązań alternatywnych musi trochę mieć Gbicz. Wywołał też Kuba temat przyjmujących. To ja sobie przejdę już od środkowych teraz do oceny naszych przyjmujących i myślę, że teraz to już w ogóle miło nie będzie, jeżeli mielibyśmy ocenić czy Olka Śliwkę, czy Bartka Bednoża za ten wczorajszy mecz z Iranem. Ile dajecie? Czyli już oceniamy. Aha. Którego? Możecie wybrać sobie, od którego chcecie zacząć. No, Olek Śliwka. Pozwolicie, że zacznę. Jeżeli oceniamy od 1 do 6, to oceniamy po szkolnym, czyli niedostateczny, mierny i dostateczny, dobry. No, ja żadnemu z tych zawodników nie dam dobry poza Kurkiem, który grał bardzo dobrze. Żadnego skrzydłowemu nie dam dobry, bo nie ma za co. Przyjęcie na poziomie 304, wszyscy na poziomie 300%, nawet za tym, rozumiem przy dobrze sterujących przeciwników. Ale jeżeli na przykład zaczynamy od Bednoża i Bednoż zaczyna super mecz, a kończy na plus jeden, grając praktycznie całe 5 setów, więc ja daję 3, dostatecznie. Nie jest to miernie, ani nie jest to dobrze. Akurat jeżeli chodzi o Bartka Bednoża, to 3,5 ode mnie. Nieźle zaczął, jego gra bardzo falowała. Widać, że troszkę się później męczył chyba sam ze sobą. Widać, że nie jest jeszcze, że tak powiem, w grze. Szuka cały czas tej formy. To był, tak jak rozmawialiśmy, mecz, trochę go usprawiedliwie. To był właśnie jego pierwszy mecz po dłuższym okresie i jeszcze po kontuzji. Natomiast, tak jak rozmawialiśmy, w pełny, zdrowy, w optymalnej formie Bartek Bednarz jest nam potrzebny. Ja uważam osobiście tej kadrze jako ofensywny zawodnik, który będzie alternatywą dla Semeniuka, tak? Bo takiego zawodnika szukamy na tego typu mecze, bo takich meczy, tak jak Kuba powiedział, na Mistrzostwach Świata z trudnymi rywalami będzie kilka, którzy tak samo mogą w danym dniu odpalić, mówiąc kolokwialnie, na serwie i wtedy będziemy mieć problem. I poszukujemy alternatywnie zawodnika na lewej stronie, który dołoży tą swoją cegiełkę przede wszystkim na wysokiej piłce, tak jak robi to fenomenalnie od początku tego sezonu kadrowego Bartek Kurek. A ktoś musi skończyć ta wysoka piłka, jak to mówił nasz
kolega Niemiec, z którym kiedyś graliśmy, a Bartek Benosz ma wszelkie atuty ku temu. Pierwszy mecz w tym sezonie jest trochę tam. Myślę, że jeszcze nie czuje się najlepiej. Tam parę innych też jeszcze zamieszań trochę z pobytem w Rosji i tak dalej. Więc on musi dojść do siebie. To jest Bartek, ma też taką specyfikę swojego charakteru. On musi mieć troszeczkę bardziej komfortowe, takie cieplarniane warunki, żeby dopiero pokazać pełnię swoich możliwości. Ale myślę, że Grbicz też z rozmysłem trzymał go od samego początku do końca, mimo że już potem było tylko gorzej, ale chciał go sprawdzić, jak będzie się zachowywał, bo można grać nawet źle, można grać gorzej, tak jak on to robił, ale dalej mimo wszystko jakoś pomagać drużynie w inny sposób. To, o czym mówił Kuba, że po prostu znaleźć inny element, w którym można pomóc. To niekoniecznie musi być element siatkarski. Może pomóc koledze z boku, dodać mu pewności siebie na takie rzeczy. On je trochę trudniej wyłapać w telewizji, ale trener i zawodnicy to wszystko czują i widzą doskonale. No tak, to co trener powiedział a propos Bartka, to zrobił, tak? Zapowiedział, że dostanie od niego szansę i trzyma go konsekwentnie na boisku, tak? Niezależnie od tego, co się działo. Myślę, że w następnych spotkaniach dalej będziemy widzieć Bartka Bednoża na jedyna to jest szansa, na boisku, żeby tak szansa, żeby sprawdzić, pokazać i przekonać i sprawdzić to, czy da radę, że tak powiem, w perspektywie tych kluczowych meczów, które są jeszcze przed nami. Dobrze, ile od panów z Warszawy? Zaraz zapytamy Gdańsk dla Bartka Bednoża. Ja dałem 3,5. 3,5 na... Halo Gdańsk, trójeczka. Dobrze. 3. Ale jeszcze jedno zdanie odnośnie Bartka. On ma trochę przerąbaną sytuację, bo my mówimy, co on może dać, a on ma mało czasu na odpowiedź, co daje. Bo my mówimy hipotetycznie, jakie ma argumenty, jakie ma atuty, bo wiemy, jakie ma atuty, tylko on ma mało czasu na to, żeby pokazać Nikoli albo kolegom w zespole, że te atuty są teraz i tutaj. Bo my mówimy o teraz i tutaj i o imprezie, która będzie. Bo jaką odpowiedź Nikola dzisiaj na śniadaniu, oglądając ten mecz jeszcze raz, mówi: dobra, dałem tą szansę, ale jaką dostałem odpowiedź? Jeszcze mam taką wątpliwość, wydaje mi się, że on oddychał rękawa już po trzecim secie, bo wiesz, trochę inaczej się ogląda w tej telewizji, jak patrzymy, jak on spada z tej zagrywki, wydawało mi się, że on już to nie nosi kompletnie, że on fizycznie po prostu umarł. I to też w liczbach było widać, że on po prostu, jak możliwe, zaczął od bardzo wysokiego tam C, bardzo fajnie grał od początku, bardzo mi się podobało, a później było naprawdę tylko gorzej. I teraz pytanie, on musi dać odpowiedź tu i teraz, jako jedyny zawodnik z tej całej ekipy, bo wszyscy mieli szansę pokazać się wcześniej, on musi dać odpowiedź, bo nie pojedzie na imprezę, nie dając tej odpowiedzi, tylko na zasadzie takiej, a może na tym odpalił właśnie w danym meczu. Mhm. O to miejsce wśród przyjmujących rozmawiamy tutaj od początku tak naprawdę trwania Ligi Narodów. Tak przynajmniej się domyślamy, że walczy gdzieś Bartek Kwolek z Tomkiem Fornalem. Dla mnie wczoraj wejście smoka Tomka Fornala, bo chyba patrząc na to, jak zagrywał w trakcie tego turnieju, nie spodziewaliśmy się, że wczoraj w trudnym momencie da takiego kopa reprezentacji Polski. No właśnie w tym elemencie w zagrywce. Ale to duże zaskoczenie było ta zmiana tutaj ze Kopara strony. Kopara ci opadła. Tak, no bo spodziewałem się wszystkiego, ale nie Tomka Fornala na zagrywce. No raczej w tych pierwszych spotkaniach no nie imponował w tym elemencie i dziwiłem się, jak zobaczyłem, że wczoraj trener Grbicz w tak ważnym momencie puszcza Tomka na zagrywkę, a może chciał sprawdzić, czy jest w stanie dać to samo, co dawał do tej pory Bartek Kwolek, bo Bartek Kwolek wchodził niejednokrotnie w tych spotkaniach właśnie w pole serwisowe i dawał nam jakość i zawsze gdzieś tam tą trudną zagrywkę. Może to było alternatywnie tak samo sprawdzenie w trudnych momentach Tomka. No i sobie Grbicz zrobił chyba więcej bólu głowy z zmianą. A ty jesteś tego, tego wpuszcza, ty tego jesteś wpuszcza. Generalnie chyba team Kwolo generalnie od... czy nie? O, chyba tak. Chyba tak, bo obserwuję go odkąd zdobył Mistrzostwo Świata Juniorów. Jak wszedł do ligi, jak grał. Już jako bardzo ten 19-latek, przecież on grał już jak w miarę doświadczony cwaniak taki ligowy. On od samego początku był tak zwanym ligowcem, jak to nazywamy. Wchodził, grał bezkompromisowo, no przecież to było momentami w większej części sezonu, każdego sezonu, to było pół zespołu z warszawskiego. Jakiego nie było, on nie grał, to nie było teamu i oni przegrywali. Jak on był w formie, no to wojowali i wygrywali prawie z każdym.
Więc ma to coś. On jest po prostu graczem. On umie grać. Potrafi wykorzystywać daną sytuację. Nie zawsze trzeba ładnie technicznie atakować. Czasami trzeba zrobić coś w stylu Ngapeta i on to robi, bo wie, że tak będzie łatwiej, tak będzie sprawniej i tak będzie skuteczniej. Czuję to. Taką ma bardzo dużą inteligencję boiskową. To na pewno. No i nie pęka. Ma dobry charakter. W trudnych momentach pokazywał to niejednokrotnie. Ale Bartka tu nie ma w Gdańsku, bo trener postawił na Tomka, czy no chociażby właśnie też ciekawił. Ale Bartka widzieliśmy w poprzednich spotkaniach. Myślisz, że już to, co miał pokazać trenerowi Grbiczowi, to pokazał? Myślę, że wszystko wyjaśnił, co potrafi, na co go stać i jak może być przydatny drużynie. Panowie, wy się zgodzicie? Tu się zastanawialiśmy, czy Tomek, czy Kwolo, a teraz... Kuba też zasiał troszkę takie ziarnko niepewności albo wrzucił ten kamyczek do przysłowiowego ogródka i powiedział, że może pojedzie 5 przyjmujących. I to też jest na pewno jakieś rozwiązanie. Nie wiem, Kuba, jak znaczy, tam... Tak, przepraszam, żeby było jasne, bo ja uważam, że Fornal też powinien pojechać. I do Kuby przychylam się do wniosku Kuby o zabranie 5 przyjmujących. Czyli kto nie jedzie? Czyli 5 jedzie i nie ma żadnej... Tak, chyba bym... Tak, na ten moment bym tak zrobił. Kuba? No... Wydaje mi się, że nawet jeśli Bednosz nie pokazuje nic, to może dać w ważnym meczu coś więcej niż Poręba. Tylko problem jest taki, że kiedyś wam to mówiłem, przed pierwszym meczem ktoś w autobusie, jeden ze środkowych uderzy się w głowę przez przypadek i masz na cały turniej problem. I to jest taki dylemat dla mnie, że dostajesz z dwoma i jesteś bez zmiany. Odnośnie zmiany Fornala, to wczoraj, jakbyście widzieli, była przebitka, bo siedzieliśmy, oglądaliśmy mecz ze Świdrem i Wigłą. Jak zobaczyliśmy wchodzącego Fornala, to Świder spadł z pokera, a Igła miał takie dały. A po tych dwóch asach to mieliśmy, w ogóle zwariowaliśmy. I możliwe, masz rację. I teraz pytanie takie, masz zadaniowca, ale tylko tak. Przed Budryn, który został zabrany do tej czternastki, po co na ten mecz? Wydaje mi się, na zagrywkę. Albo na jakiś odpał, bo został wprowadzony na jedną piłkę i zepsuł, i następną zmianę na zagrywkę wchodzi Forna. Już nie chodzi Butryn na poprawienie tego, bo on dostał raz piłkę w tym meczu. I wchodzi Fornal, który oczywiście pierwszą zagrywkę, to co mówiliśmy w meczu z Francją, nie serwuje tam, gdzie chce, bo jego ulubionym kierunkiem jest zagrywka do jedynki, wsadza asa do jedynki, serwując z jedynki do jedynki, pod swoim zabijaskiem. Ja nie wiem. I teraz pytanie takie, czy to był akt desperacji Nikoli, bo nie idzie i szukamy asa, czy to jakiś pomysł, co on zrobił w tym momencie. Bo myśmy, i tu jest mój zarzut odnośnie całego tego meczu, że myśmy szukali tylko i wyłącznie w pewnych momentach asa. A jeżeli szukasz asa, to znaczy, że ci mecz się nie klei. W sensie, że nie prowadzisz meczu, nie kontrolujesz meczu defensywą, ofensywą, tylko szukasz właśnie takich spektakularnych rzeczy, które się... nie bardzo wydarzą, czyli wejście Bienia w 5 zagrywek, czy Fornala w 2 asów. I to jest zarzut taki dla mnie, jeżeli chodzi o mecz wczorajszy, którego nie prowadziliśmy. Ale ja cały czas twierdzę, że tych 3 przyjmujących, 4 trudy, które wczoraj grało, to wszyscy dostały dostatecznie, bo żaden z nich nie grał dobrze, ale żaden z nich nie grał miernie, bardzo źle, więc wszyscy trójka ode mnie. No to koniec, to kończymy program, trójka i wszystko jest jasne. Nie, Kuba, nie idź jeszcze, poczekaj. Słuchajcie, o Marcinie Januszu teraz, to przejdziemy do rozgrywającego. No, wiemy, jak to przyjęcie wczoraj wyglądało, więc jak jest słabe przyjęcie, to jest tym rozgrywaniem może być ciężko. Ale jak byście ocenili Marcina za to spotkanie? Ciężko może go ocenić. Może Kuba zacznie. Ale... Kuba był bliżej, więc więcej widział, jako rozgrywający były, potrafi pewnie wyłapać lepiej te wszystkie mankamenty, które się przytrafiły. No, taki no, dostateczny też mecz, uważam, na 3 Marcina Janusza. Co dałeś? 3. A, 3, bez, a ja 1 zobaczyłam. Bez polotu. Aczkolwiek, przepraszam, 3. 3. Aczkolwiek zadanie miał mega utrudnione, no bo w pewnym momencie rzeczywiście musiał odpalić wrotki i trochę pojeździć i pobiegać za tą piłką na boisku. No nie miał możliwości, żeby się rozwinąć. Grał lepsze mecze, to taki, można powiedzieć,
ciut słabszy mecz, ale może nawet nie spowodowany jego dyspozycją, tylko okolicznościami, w jakim nasza drużyna się znalazła. Mhm. Na pewno na duży plus poprawa relacji na linii Kurek-Janusz, bo tego nam brakowało w tych pierwszych spotkaniach, a tu widać, że z każdym meczem i ten czas jednak tutaj na pewno jest bardzo pomocny, poprawiła się ta właśnie relacja na linii Kurek-Janusz. Kuba? A ja tak dorzucę trochę do pieca i wam powiem tak. Na dzisiaj mam wrażenie, że Janusz nie oddał tego zaufania, które dostał, czyli rezygnacji z Fabiana i takiego stwierdzenia na początku, przed pierwszym treningiem, przed pierwszym zgrupowaniem: panie kolego Janusz, jesteś naszym pierwszym rozgrywaczem bez względu, co się wydarzy. Jest to fantastyczne zaufanie od trenera. Jest to coś, które każdy rozgrywacz by chciał, żeby tak coś dostać. Ale na razie tego nie odpłacił. Nie odpłacił kompletnie, więc na dzisiaj jest dla mnie 3 minus. Miał też, oczywiście miał problem z tym przyjęciem, ale nawet po przyjęciu dobrym był czytany, też trzeba to zaplusować tym środkowym irańskim, którzy naprawdę bardzo fajnie chodzili lewo, prawo. Ale mam wrażenie, że na dzisiaj nie jest to, czego byśmy oczekiwali i czego by Nikola oczekiwał. Na zdrowie. Alergia. Łączę się w bólu. No ale Kuba, nie mamy jakiejś innej alternatywy teraz. No, było powiedziane, jest jedynką. Dobrze, ja to rozumiem, tylko mi chodzi o to, jeżeli ja mówię jako trener, jesteś moim pierwszym, rezygnujemy z Fabiana, taka spektakularna rezygnacja z kadry, bo to była spektakularna rezygnacja z kadry, rezygnowanie z niego, na dzisiaj nie oddaję tego. Ja tylko mówię, że na dzisiaj nie oddaję. Może odda za tydzień, za dwa, za trzy, ale mówię, to jest tu i teraz. My oceniamy, bo chciałbym być uczciwy w tym ocenach. Nie chciałbym ganić ani krytykować bardzo, tylko my oceniamy za to, co się wydarzyło. Nie oceniamy Bednosza za to, co może tam dać, w sensie jakby działał w Modenie, tylko oceniamy za mecz. Więc ja oceniam za mecz, jest 3 minus i zjazdca liczył w tym sezonie jeden do jednego, nie podwójną zmianę, tylko po prostu za to, że się zagubił. Czyli co, dzwońmy do Fabiana? Trener, Nikola musi wykonać ten telefon. Już chyba za późno. Ja widziałem na Instagramie Fabiana ze swoją żoną, ćwiczy, będzie miał tarkę na brzuchu niedługo, bo Fabian widzę, że bardzo wziął się za przygotowanie fizyczne, więc pewnie będzie gotowy. No dobrze, no to zobaczymy, jakie decyzje zostaną podjęte. Chociaż nie sądzę, żeby trener Nikola Grbić telefon w ruch wziął. Nie, absolutnie nie będzie tego, tylko chodzi mi o to, że dostał to zaufanie w 100% i nie, na razie nie ma oddania tego. Mm-hmm. Jestem przekonany, że odda to na mistrzostwa świata, tylko mówimy tu i teraz. Tu i teraz na razie jeszcze krwawimy. I dlatego szukanie, co się dzieje z Finlayem, bo wiemy o tym, co zrobił Łomacz. Szukanie z Finlayem, który miał dwie bardzo przeciętne zmiany podwójne, całkiem niezło, chociaż on dostał zjazd, dostał za wystawę jedną ręką taką przechodzącej piłki za antenkę, ale on sobie zamiast ułatwić rzecz, dostawić albo schować rękę, albo wystawić na lewe, czyli bezpiecznie, to on wybrał najtrudniejszy wariant. Wybrał to, co nie powinien wybrać, ale to zjechał i zjechał, bo to była później powrót był Janusza. Na dzisiaj Janusz jest dla mnie 3 minus. Marcin Janusz 3 minus, Bartosz Kurek. Co? Ja daję 5 plus. 5 plus? Tak jest. Kureczka. Pierwszy byłem. Ja 5 plus. Musisz coś innego dać. Nie, mi się w ogóle, dla mnie fenomenalną za szybki akcją, jesteś, to... wiesz? Dla czwóreczka. Mnie... Ja daję czwóreczkę tylko dlatego, że mecz był przegrany, ale myślę, że Bartek, jestem przekonany zresztą, pokazał już to w tym sezonie, że on poniżej pewnego poziomu nie zejdzie i nie schodzi. Jest na pewno ostoją, opoką dla tych młodszych, dla tych mniej doświadczonych. Możemy na niego liczyć w każdym momencie naszej gry. Oczywiście raz zaatakuje na aut, raz zostanie zablokowany, ale... Raz zaatakuje z piłki przyjętej nogą. Nogą, tak, na 5 metr ją skończy. Także on jest cały czas w grze i jest naszym bardzo, ale to bardzo mocnym punktem. Szóstkę dostał ode mnie za ostatni mecz ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie też... grał fenomenalnie, ale tutaj tak samo wykręcił niesamowite liczby, bo 61% w ataku plus 17 skończył. Tak naprawdę dzisiaj to jest chyba taki nasz naj,
pewniejszy punkt, jak trwoga to do kurka i spokojnie ten rozgrywający może w ciemno dzisiaj wystawiać piłkę do Bartka i on da mu to. Grbicz wiedział, co robi, zrobił z niego kapitana, dał mu tę pewność siebie, pełny spokój. I Bartek ma warunki takie, jakie potrzebuje, moim zdaniem, żeby być liderem tej reprezentacji. Jest liderem, nie bójmy się tego powiedzieć, na dzisiaj jest liderem. Jest liderem, został wskazany, namaszczony. Tak jest. Tak ma być i tak będzie i to się sprawdzi. Dobrze, i to się ale sprawdzi. Myślicie też, że ten wysoki poziom będzie w stanie utrzymać do Mistrzostw Świata? No oby, trzymamy kciuki, no bo widać, że fizycznie wygląda bardzo dobrze. Zresztą wspominał też o tym, że dobrze się czuje. Skoro się poprawiła ta współpraca z Marcinem Januszem, no to szukajmy teraz alternatywy na tej lewej stronie, żeby ktoś dał wsparcie takie same, jaki oddech na prawej stronie daje nam Bartek, no więc... Szapoba przed Bartkiem, oby tak, do końca Mistrzostw Świata na takich procentach i w takiej formie. Kuba Bednaruk, Kuba, piątkę przyznałeś, piątkę z plusem plus. Chyba, tak? Bartoszowi Kurkowi. Coś chcesz dodać? Ja bym się nie martwił, bo martwimy się, że on gra za dobrze. W sensie na teraz, na dzisiaj, żeby utrzymał tą formę. I my tak po każdym meczu zagrał dobrze, żeby, pamiętacie to po Stanach, no może żeby to, może, chyba kurde gra za dobrze, żeby to utrzymał, a on wciąż gra dobrze. Równy, a poza tym my, jeżeli nie gramy asami, bezpośrednimi punktami, to później jak kontrujemy po tych dobrych zagrywkach, na przykład wczoraj Pomienka, to szukamy kontry przez kogo? No przez Kurka, który idzie górą, idzie blockout i on to zaufanie pod tytułem kapitan, lider, to on oddaje w 100%. Słuchajcie, tak spoglądam sobie na czat i padło pytanie, które mnie zaintrygowało, czy Olek Śliwka jest pod parasolem ochronnym. Widzowie uważają, że za mało został poruszony temat Olka. Czy wy macie takie wrażenie, że faktycznie Olek powinien być mocniej przygrillowany po tym meczu? A przygrillowany przez kogo? Przez nas. Przez nas? My możemy go grillować, oczywiście, nie, że tak. Nie, wiesz, no mówię tak ogólnie. Ale, że... Albo to jest pytanie, czy jest pod parasolem naszym ochronnym, czy nie, może trenera, nie. Czy, ale wiesz co, no, czy też gdzieś nie jest? No, czy wam nie brakowało wczoraj na przykład zmiany? Być może jakąś, pewnie Grbicz miał koncepcję, żeby trzymać Olka do jak najdłużej. Czy jest Olek pod parasolem ochronnym? Pewnie tak. W końcu się znają z Grbiczem. Rozegrali jeden z ważniejszych meczów w ich karierze, czyli finał Ligi Mistrzów, wygrali. Jest tam pewne zaufanie i dyspozycja w jakimś właśnie, tam czy meczu. Czy zaufanie, wiesz, a parasol ochronny, nie? Wydaje mi się, że to jednak... No to idzie w parze. Trenerzy tak mają swoich takich sportowych ulubieńców i to jest jak najbardziej w porządku. Jak mają takich pozabojskowych ulubieńców, to już robi się średnio wtedy w drużynie. Mhm. Mam nadzieję, że to jest ten pierwszy wariant. Bo są zawodnicy, którzy potrzebują właśnie tego zaufania, że mogą zostać na boisku, mimo że im idzie średnio, że czasami są gorsze momenty, ale oni oddadzą to prędzej. Okay. W danym momencie, dokładnie. Trener to wie i dlatego takie, a nie inne decyzje podejmuje. To widziałem wiele razy. Są tacy zawodnicy, z którymi można tak robić, są tacy, z którymi nie można, ale jestem przekonany, że Olek jest właśnie z tej pierwszej grupy, którzy mogą. Ja mam takie wrażenie, że Olek ma trochę przekichane, bo jak jemu nie pójdzie, to właśnie wtedy jest takie dziobanie go, żeby właśnie uszczypnąć czy powiedzieć coś mocniej, a jak idzie, to jest no dobrze, to Olek. Ale... Zauważmy jedną rzecz. Olek nigdy nie będzie takim graczem spektakularnym jak, nie wiem, Bartek, jak, to nie jego pozycja akurat, ale mówię, takim widocznym jak Semeniuk, który ma więcej zadań ofensywnych. On nigdy nie będzie pierwszą opcją wyboru naszego rozgrywającego w ataku. To jest facet od czarnej roboty. On ma przede wszystkim zabezpieczyć przyjęcie, dodać coś w obronie, zrobić swoje na zagrywce i skończyć swoje piłki, które dostanie. Dostał od nas dostateczną ocenę. Wszyscy chcą, żebyśmy go przygrillowali, ale w tym ataku się troszkę obronił. Nie miał tych piłek za dużo, ale skończył na przyzwoitych liczbach i te trudne piłki pokończył. Dlatego uważam, że on też ma troszkę, musimy na niego spojrzeć z innej perspektywy, bo on ma trochę inne zadania w tej reprezentacji. On, tak jak powiedziałem, no nie będzie aż na takim świeczniku. On jest tym dopełnieniem do tego teoretycznie pierwszego ofensywnego przyjmującego, którego szukamy. To jest człowiek do pary. I teraz mam wrażenie, że postawił jasno i ewidentnie na Śliwkę na tej pozycji trener Nikola Grbicz i teraz szuka, kto do tej pary będzie najlepiej z tych przyjmujących wyglądał i funkcjonował. Na dzisiaj widzimy, że naturalnie naszą pierwszą opcją jest Semen i Śliwka. No wiadomo, znają się też z klubu, znają pewne schematy, na pewno im jest łatwiej grać i funkcjonować i przenieść to na reprezentację.
Natomiast no tak samo, sprawdza Bednarza, teraz ze Śliwką musi to robić. I trzymał pewnie tak samo Olka, bo nie bójmy się tego powiedzieć. Każdy wczoraj, we wczorajszym meczu miał moment do tego, żeby został zmieniony, a mimo tego nie został. Co tam Bednarz? Czemu Kuba tak się śmiejesz? No bo Czupurek cały czas Bednarza. Bednosz, przepraszam, no. Skoncentrowałem się, Bednosz. Może ale być dobrze, Bednosz. Że jest, wiesz, bynajmniej, nie przynajmniej. Bo mi się pomyliło, Bednaruk tam, Bednosz na boisku. I... Ja dodam dwie sprawy. Znam Olka od małolata i zgadzam się z tym, że jeżeli chcemy coś od niego wyciągnąć, to musimy dużo dać. Bo to jest chłopak, który, to nie jest tak jak są zawodnicy, z którymi nie musisz gadać. Oni swoje zrobią dookoła, bo przyjdą na boisko i zrobią swoje. Tutaj trzeba więcej opieki takiej dookoła boiskowej, znaczy nie opieki, takiego zainteresowania po prostu. I on musi być doceniony i wtedy odda. Ja to rozumiem, że w ważnych momentach w klubie oddawał. Też nie bardzo rozumiem, dlaczego miał być grillowany wczoraj, bo on wcale nie odstawał od zespołu, bo zespół grał przeciętnie. Jeżeli mielibyśmy grillować, bo tak to powiedziane, to na przykład przyjęcie to Janusza bardziej, czy za niego nawet za wczoraj miał 30% przyjęciu za. A no właśnie, jeszcze Paweł Zatorski nam został. Więc jeszcze wczoraj, przesiedzieliśmy wczoraj z Radkiem Panasem, zastanawialiśmy się jednej rzeczy. Dlaczego my tak cały czas uważamy, że musi być defensywny i ofensywny przyjmujący? Wczorajszy mecz można było poprowadzić, znaczy tak czy siak Nikola poprowadził go tak, że chciał po prostu sprawdzić, ale jeżeli zdarzy się taki mecz, że odpala zespół przeciwny, to nagrać na przykład z Semeniukiem i z Bednarzem. Z Bednożem? żeby zagrać po prostu, tak nie przyjmujesz, to gramy na wysokiej, a mamy dwa odpały na wysokiej Semena z Bednożem, więc nie powinien być grillowany jako nie wiem, bardzo słaby mecz, nie powinien być chwalony za ten mecz na pewno, ale nie zrobił nic takiego, żebyśmy go dusili dzisiaj. To ja Trzy. Tak, to wiem, tak, pamiętam, już dostaliśmy. Pamiętam, już... Wystawiliśmy. Kuba, a jedno pytanko, a uważasz, bo przy założeniu, że jest zdrowy Leon, oczywiście no, na razie jest kontuzjowany i w ogóle, kto do pary z Leonem? No, naturalnie wydawałoby się, że też... Semeniu, który miał fantastyczny sezon, to twoim zdaniem jest możliwe, żeby taka para wychodziła na mecze Bednosz-Semeniuk? Też oczywiście, bo naprawdę wczoraj, jeżeli zobaczycie liczby, podobna liczba przyjęć, bo my macie, ja nie mam raportu przy sobie, ale z głowy mówię, podobna liczba przyjęć, podobne liczby przyjęciu robi Bednosz ze Śliwką. Jeżeli mamy Semena z Bednożem i gramy na wysokiej tylko na lewe, może być taki mecz. Na przykład nigdy nie sprawdził, Vital nie sprawdził Semena z Leonem. Jeżeli byście prześledzili te sparingi przedmeczowe i te turnieje przed igrzyskami, to nie zagraliśmy w takiej parze. Zawsze była taka konfiguracja albo ten, albo ten. Jeżeli nie przyjmujesz, to też traktujemy Semena jako, nie wiem, jako ofensywnego, bo nie przyjmuje. On to jest przyjmujący, który dobrze przyjmuje. To jest kompletny zawodnik. To nie jest tak, że jest dziura. Wczoraj też nie krwawił, jeżeli byśmy mieli się przyczepić do Bednoża wczoraj, to zawarto na to, że w czwartym czy piątym secie umarł, ale on też nie krwawił przyjęciu. On też czasami nonszalantko moim zdaniem podchodzi do pewnych przyjęć. Jak widzi łatwa piłka, to on to robi, on ma taką manierę, że przyjmę, dogram, a i tak myślę już nie myślę o tym, żeby dograć o taki miód, tylko o tym, że już pójdę do ataku. To jest taka maniera, którą ma. Dlatego mówię, nie jest to żaden problem, żeby zagrali w parze Bednoż Seven. No tak, no ale to te decyzje musi podjąć trener Nikola Grbić, a nie my teraz. Kuba, bardzo ci dziękuję, bo Paweł Zatorski nam został jeszcze, a ja chciałam zamknąć już naszą klasyfikację ocen dla zawodników, którzy pojawili się wczoraj na parkiecie. Paweł Zatorski? Co tutaj tak dostatecznie, no jak skoro oceniliśmy parę naszych przyjmujących, dostatecznie, to myślę, że Zator też, jak na niego oczywiście, bo od niego oczekujemy więcej i tej lepszej jakości, jeżeli tak można w ogóle określić. Chociaż też wczoraj się dwoił, troił i wielokrotnie było też pokazywane, że stara się pokryć i odciążyć maksymalnie kolegów, jak się da. No ale no wczoraj no, Iran
pokazał po prostu w polu serwisowym swoją potęgę, no i też mu było na pewno ciężko, więc poza tym spodziewamy się więcej, dlatego tylko i ocena dostateczna z mojej strony. Kuba Bednaruk, Kuba, od ciebie też trójka? Minusem nawet, bo bliżej nawet miernego, ponieważ tak, nie przyjmujesz, nie bronisz, a libero mamy, rozliczamy tylko z dwóch rzeczy. Więc nie ma o czym gadać. No, trzy minus. To trzy minus, no, czy mierny? Trzy minus. Trzy minus tam w stronę do dołu bardziej. No. O tak. Dobrze, słuchajcie, trener Nikola Grbić powiedział coś takiego po wczorajszym meczu, że obrona to emocjonalny termometr zespołu. Co wy myślicie o tym zdaniu? Jak wy je rozumiecie? No, jak bronisz, to jesteś w meczu. No, taka jest. Obrona to sól siatkówki. Od tego się wszystko zaczyna. No, brakowało. No, wczoraj nam Irańczycy, że tak powiem, pokazali, wyjaśnili, jak można grać fenomenalnie w obronie, bo czasami było naprawdę, jak na to się patrzyło, że naszym zawodnikiem ciężko było się dobić do pomarańczowego i te ponawianie takiej akcji jedna po drugiej wydawało mi się, że budowało jakąś taką małą frustrację po naszej stronie, a bronili tam tak naprawdę wszyscy, bo i nawet środkowi dołożyli swoje w tym elemencie, więc to jest kolejny element, który można rozpatrywać jako przyczynę naszej porażki, bo mówiliśmy o tej dużej ilości błędów, mówiliśmy o fenomenalnej dyspozycji Iranu w polu serwisowym i obrona to jest taki trzeci z kluczowych elementów, który okazał się być jedną z przyczyn porażki polskiego zespołu, bo to, co zrobili wczoraj Irańczycy w tym elemencie, to momentami naprawdę wprawiało o zdziwienie chyba wszystkich. Bo o co chodzi z tym termometrem? Możemy zaatakować efektownie. I jest wow, szał, człowiek się wyżył. Założymy spektakularną czapę, jest szał. Ale jak obronimy gościa, załóżmy jakiegoś Leona czy kogoś na czysto, podbijemy do góry, to nie dość, że my się cieszymy, jeszcze możemy w czasie akcji w oczy mu popatrzeć. Hej, Stefuś, chodź tutaj, okay. Następnym razem mocniej dołóż. To jest tak deprymujące dla atakującego, gorzej niż czapa, niż spektakularny atak, niż atak na aut. Więc tak, to jest z całą pewnością, można mierzyć temperaturę drużyny, no i obronami. Stwarza możliwość dodatkowych tych breakpointów i kontrataków, tak? No bo tutaj też... No, to już jest wartość siatkarska, ja tak. Mówię o takiej emocjonalnej stronie. Dokładnie. Na pewno dźwiga to zespół mocno ku górze. Zamykamy temat meczu z Iranem. 2-3 ten mecz niestety przegrany. Niestety albo stety, bo tego materiału do analizy, myślę, trener Nikola Grbić ma i to na plus zdecydowanie. Przed nami mecze z Chinami, z Holendrami. Ja myślę, że bardzo nie możecie się doczekać, szczególnie tego z Chińczykami. Chłopaki chyba nawet nie do końca wiedzą, jak wymawiać nazwiska, o ile w ogóle wiedzą, jak te nazwiska brzmią. Chyba numerami będą tam się przygotowywali do tego spotkania z Chinami. Nazwiska nie grają. No to zdecydowanie. Kuba Bednaruk. Kuba, rozumiem, że ty z niecierpliwością czekasz na starcie z Chińczykami. Nauczyłeś się już? Ale wiesz co, Chińczycy mówili też, że nie bardzo wiedzieli, jak się możdżonek wymawia, więc to nie jest tak, nie trochę to działa. Powiem wam ciekawostkę, Chińczycy też się zgłosili podobno do Polski, bo też w Polskiej Lidze by chcieli zagrać pierwszej albo tej francuskiej, bo Chińczycy chcą do Europy wysłać skadrę. Więc może zagrają albo tu, bo zapłacą za możliwość grania przez cały sezon. Bardzo poważnie biorą to igrzyska i są w stanie to zrobić. Czy będzie mieć problemy, nie będzie mieć problemów. Jestem ciekawy tylko zestawienia na boisku, jak co będzie dalej próbował Nikola. I mamy rację, macie rację wszyscy, przede wszystkim ja mam rację, bo ja lubię mieć rację, że ten mecz nam dał bardzo dużo. Ten mecz nam dał bardzo dużo. Kiedy pęka rozgrywacz, kiedy podwójna zmiana może nie wyjść, czy pytanie takie, czy my podwójną zmianę zrobimy, jeżeli nam nie spaliła, bo to też jest tak, mówimy, że Bedosz ma jedną szansę na pokazanie, a ta podwójna zmiana pierwszy raz chwilę, którą ja kibicuję, bo przecież to jest, on miał psychikę synuś u mnie w Politechnice, bo chłopaki mówią, to jest mój synuś, któremu bardzo kibicuję, ale teraz pytanie, czy przy 23-23 w ćwierćfinale zrobisz to podwójną? Nie wiesz. Też nie wiem. Czy nam ta podwójna jest potrzebna? Jak czy nam ta podwójna? To jest... Ale to czy? Też pytam, czy my mamy... Janusz nie jest dziurą specjalnie, a my Kurka mamy w kontrze nawet drugiej linii. Więc ja mówię o sytuacji, kiedy coś nie idzie. Dlatego wracam do sytuacji, jeżeli mamy pięciu przyjmujących, mówimy o sytuacji, kiedy nam coś nie idzie w ważnym meczu. Czy ta podwójna ma nam pomóc w sytuacji, kiedy coś się przytkamy. A jeżeli się przytkamy,
to czy podwójna, nie wiem, czy oglądaliście mecz dziewczyn z Dominikaną, tego seta to tam 48-46. Była taka sytuacja, że Lavarini robi podwójną odmianę przy stanie tam, nie pamiętam, przy prowadzeniu, przy tam w połowie seta. Dostajemy dwa razy gonga przy tej podwójnej zmianie i od razu powrót i tracisz 4 zmiany, jesteś na minusie. I później już jesteś przy stanie, bo przy jednym czasie teraz w tych nowych przepisach nie masz możliwości reakcji, jak jest 32-31. A masz rację, nie wiem, czy jest potrzebna, nie wiem, co ona coś daje, bo ona zawsze musi... Nie, inaczej. Jeżeli robisz podwójną zmianę i robisz 3 ustawienia, a jesteś na 0, czyli nie straciłeś w tych ustawieniach punktów, czyli przeciwnik nie zrobił breaka, to jesteś zadowolony. To zrobiłeś dobrą podwójną zmianę. A jeżeli jesteś na minusie przy podwójnej zmianie, to znaczy, że no nie pomogłeś zespołowi. Czyli to też trochę nam się rozwiązuje kolejna kwestia, bo jeżeli szukamy tej podwójnej zmiany, to mi się wydaje, że większe predyspozycje do tego ma Łukasz Kaczmarek, tak? Tego chyba trener szukał swojego drugiego atakującego, czyli przy świetnie dysponowanym Bartku Kurku, zawodnika, który da w tych krótkich momentach mu coś na zagrywce i ewentualnie na tej podwójnej zmianie. Więc pytanie, Kuba, też do ciebie, czy myślisz, że Karol jeszcze dostanie szansę teraz na tym turnieju, czy przy tym, że jedzie 5 przyjmujących, jakby sprawa wyjaśniła się sama? Jeszcze. Moim zdaniem się wyjaśniła. Byłby zaskoczony, żeby dostał szansę. Znaczy, mógłby dostać szansę w sensie takiej nagrody za twoją pracę i takiej pod tytułem pokazałeś się, dałeś coś w tej Kanadzie. W nagrodę zagrasz na przykład seta przy Gdańsku, przy pełnej hali. Bo to jest nagroda dla chłopaków. To jest coś takiego, co ty dajesz taką zachętę do tej pracy, która może być później do ich czy po mistrzostwach świata. I takie podziękowanie dla chłopaka i takim szacunkiem podchodzisz do tego, co zawodnik zrobił, ale wątpię, żeby to miało coś wspólnego z mistrzostwami świata. Dobrze, a jak wy wyobrażacie sobie składy na te najbliższe mecze Polaków? Z Chinami nie wiem, na co będzie chciał postawić trener Nikola Grbić, bo nie wiem, co w meczu z takim rywalem sprawdzać. Czy to będzie trening dla nas, taki jak był z Kanadą czy z Australią? No, przeciwnik teoretycznie słabszy, no ale nie można go absolutnie lekceważyć. No, w Chinach też mają dużych chłopaków, można się na nich blok nadziać, więc co zrobi Grbić, no to już mamy wróżenie z fusów. No, nie jesteśmy w jego głowie, nie jesteśmy nim. Co on chce sprawdzić? Kogo on chce sprawdzić? A kogo wy byście jeszcze sprawdzili po tych dotychczasowych meczach, które widzieliśmy, czy w Ottawie, czy w Sofii? Ja bym dał grać Kochanowskiemu, żeby grał, żeby pokazał tą zagrywkę, bo zagrywka jest takim papierkiem lakmusowym siatkarza, jeżeli i całej drużyny. Jeżeli dobrze zagrywamy, dobrze dany zawodnik zagrywa, to znaczy, że się czuje pewnie. Okej, Paweł? A jemu pewności brakuje. No myślę, że naturalnie takim wyborem będzie dalej stawianie na Bartka Bednoża, bo tego potrzebujemy, żeby rozwiać tych wszystkie wątpliwości, które cały czas jednak są przy tym jego nazwisku. No i chyba chciałbym zobaczyć, wiemy, że na co stać Bartka Kurka, tych naszych atakujących, bynajmniej teraz w tych najbliższych meczach. I Łukasza Kaczmarka, i Karola Butryna, żeby pokazali się na dłuższym dystansie, w jakiej są dyspozycji i co mogą dać dla tego zespołu. Kuba, ty kogo chciałbyś zobaczyć w najbliższych meczach na parkiecie? Ja chciałbym zobaczyć parę Semen, Bednoż, tylko miałbym problem, którego na dwójkę dać, bo jeden, drugi to jest zapewnił na piątce bez tej prawej strony, ale Semen zagrał jeden mecz z Pornalem na dwójce. Chciałbym zobaczyć, jak oni by funkcjonowali w parze w przyjęciu. Panowie, bardzo uprzejmie wam dziękuję. Tu stawiamy kropkę. Zapraszamy was na mecze z Chinami, z Holandią, potem ze Słowenią. Po tym meczu spotkamy się w kanale sportowym i będziemy dalej analizowali i podsumowywali to, co działo się w Gdańsku. Jakub Bednaruk, bardzo serdecznie ci dziękuję. Kuba, jakie plany jeszcze? Ładna tam pogoda w Gdańsku? Coś chyba szaro. Plan jest plaża. Drugi plan wam nie powiem, bo to jest niesportowy plan na wieczór. Bo śródmiata muszę odwiedzić, bo nasz kolega tutaj na plaży ma takie miejsce, gdzie jest bardzo przyjemne. I na mecz, na halę pooglądać mecze. No i super. Tak przy okazji. Po drodze. Z tragarzami. Dobrego dnia, Kuba, w takim razie. I bardzo ci dziękujemy, że byłeś z nami. Paweł Siedzieniewski. Dzięki bardzo. Marcin Możdżonek. Dziękuję panowie, bardzo. Panowie, pięknie dziękuję. Dziękujemy i wam tu. Dobrego dnia wam życzymy i do zobaczenia w kolejnym programie.
Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.